Freak me? Freak you. Ukosmiczniony genetycznie. Gatunek, który przystosował się do życia w zmieniających się warunkach środowiska. Recycle yourself. Dobrze, się udało cię uchwycić. Przesłuchiwałam całego... Przesłuchałaś całego Romana? Przesłuchałam całego Romana i muszę powiedzieć, że jest świetny. Bardzo mi się podobał. A dobra, jeszcze poprawyczka. Ja ci powiem od razu, że mam wiele obiekcji do tego. Tak? Tak. Do tego projektu? Do tego projektu, ponieważ tak jak powiedziałem, jestem oldschoolowym humanistą. To ma blaski i cienie, ale ma jeden bardzo ważny... ważny bardzo aspekt i etos. To jest to, że się robi poezję. Za każdym razem robi się poezję, a poezja nie znosi sensacyjności. Faktycznie słuchało się tego trochę jak serialu kryminalnego, ale moim zdaniem ta poezja też tam wybrzmiewała bardzo mocno. Chociażby w tym fajnym zabiegu, że teksty Romana były wyśpiewywane. I to bardzo fajny zabieg. Przez kameralny chór, wybitnych chórzystów, którzy opracowują dzieła klasyków. I oni się zgodzili na to, żeby... Ja powiem tak, jeśli mam mówić. Mów. Czarny Roman nie powstałby nigdy, gdyby nie historia, która preparowała się przez ponad 10 lat. Polegało to na tym, że kiedy poznałem tego człowieka, to on był jeszcze w dużo lepszym stanie percepcyjnym. Miał mieszkania i pozwalał ludziom, których wtedy reprezentowałem, czyli narkomanom warszawskim ulicznym, u siebie czasami sypiać. Kiedy to było? Ile to lat temu było? To było na początku lat 2000. Mhm. Ale on wtedy już był Czarnym Romanem, czy on był jeszcze Wiesławem Polkowskim? On był Czarnym Romanem, jak ja byłem w podstawówce jeszcze, to jeszcze pamiętam nawet taką grozę. Pierwsze moje wspomnienia z Czarnym Romanem to jest troszkę takiego strachu, jak on tam przez park się snuł. Mhm. Tak. Dla wielu ludzi był postacią demoniczną. Mhm. Zresztą... Później już miałem z nim też inne kontakty, trochę podrosłem, trochę więcej też z ulicznych klimatów zacząłem łapać, ta relacja z nim też się zaczęła przetwarzać i też pamiętam go z tych późniejszych okresów, bo pracowałem w gastronomii właśnie przy Nowym Świecie i był też regularnym bywalcem. No i to jest postać, którą ktokolwiek się przewijał przez Warszawę bardziej regularnie, w okresie tych tam 15-20 lat w tamtą stronę, nie można go nie kojarzyć przynajmniej. Tak. Nie można go nie kojarzyć i najciekawsze jest to, że z kimkolwiek się nie zetknął, to ten ktoś był poruszony, tak jakby Roman zaglądał mu do duszy. Jakby łączył się z jego podświadomością. I czasami odbywało się to za pomocą słów tak obraźliwych, że ja nie mogłem tego wytrzymać na przykład. Zdarzało mi się popełniać aż takie po prostu dramaty, że kiedy szedłem z jakąś kobietą, a on natychmiast informował ją o moich zdolnościach seksualnych oraz perwersjach, które mógłbym jej zrobić, ja się jarałem po prostu cały ze wstydu, a potem już nie wiedziałem, co mam zrobić. Ze dwa razy mi się zdarzyło, że wyciągnąłem kasę, mówię: Roman, masz, weź to i idź, kurde, coś se kup, albo nie wiem. Przeganiałeś go. Nie brał do mnie tej na kasy. Na każdy sposób. Ale odchodził. Nie brał do mnie tej kasy, a wielokrotnie zdarzało się, że mówił: masz pieniążka? I ja i wielu ludzi ze Śródmieścia, którzy tam zawsze funkcjonowali, dawaliśmy mu oczywiście, to było bezapelacyjne, natomiast ja, jeśli chciałem go przekupić, żeby se poszedł i nie mówił kobiecie, co ja jej zaraz tu zrobię albo nie zrobię, to mnie olewał totalnie. I jeszcze więcej darzyja na ten. Ja wiem, że to było dlatego, że wiem, nie wiem, no, ale tak jak on to mówił, to się odbywa kodowanie. On tak czasem mówi: widzisz, jak ja koduję? Widzisz to? Widzisz mnie? Widzisz? A widzisz, że przecież jak gdybym ja był, to by dopiero było. Mm-hmm. To było to, co mi parę razy powiedział i ja zrozumiałem, że on ma świadomość przebywania w innym wymiarze. Mm-hmm.
może nie taką, jak mają ci, którzy dzisiaj próbują ludziom po prostu załatwić lepsze życie za jednym seansem ayahuaski, ale on coś w tym wszystkim gdzieś miał. I to mu się na pewno wydarzyło po tym całym szaleństwie, które się wykonało, wokół którego w tej serii dokumentalnej, którą wykonaliśmy. To uściślimy tylko, że to chodzi o słuchowisko Czarny Romans. Tak, Czarny Romans. Ja tę nazwę wymyśliłem w momencie, kiedy... Zresztą całe życie się zajmuję wymyślaniem i są takie drogi rodzenia się myśli i drogi rodzenia się form tych myśli. Bo jak już mówimy o formie, to już mały skok do agencji reklamowej, gdzie cały czas myślą o tym, jak zrobić, żeby człowiek cały czas myślał o tym. Ale tu trzeba otwierać, a nie zamykać. Na tym ta główna różnica polega, że jakby w agencji reklamowej trzeba zamknąć człowiekowi jakimś punchline'em, hitem, shitem, a tu trzeba, żeby on ciągle otwierał, żeby to było pracujące. Żeby było szukanie. Mhm. Więc Czarny Romans jest w połowie drogi. W połowie drogi, tak jak wiele środków wyrazu, których użyliśmy tam. Jest w połowie drogi. W sensie, że będzie kontynuacja, czy co masz na myśli? To jest moje zamierzenie. To jest jedno z tych zamierzeń, które chcę, oprócz tego, że rozpocząłem już nawet spisywanie tego wszystkiego. Ponieważ operuję kilkoma środkami wyrazu, takimi jak słowo, obraz przede wszystkim słowo, obraz. I tutaj się trzeba umieć znaleźć, co jest pojemniejsze. Bo jest jeszcze w tym obrazie rozróżnienie na obraz ruchomy i nieruchomy. I one też mają swoją pojemność i też jeden nie wyrazi tego, co drugi, jeśli się nie użyje tego w odpowiedni sposób. I zrozumiałem, że no niby słowem jest ten audioserial. Ale jednak pomiędzy słowem a dźwiękiem jest tu jakaś proporcja, prawda? Gdyby nie było tej oprawy, tak jak się czyta audiobooki, których jestem absolutnym psychofanem, właśnie skończyłem wczoraj Mistrza i Małgorzatę z Audiosteki. Jak się kończy prawdziwe dzieło, to człowiek nie może do siebie dojść przez parę godzin. Musi to wszystko zebrać, co się wydarzyło, co przyjął przez te dwa tygodnie, na przykład te 16,5 godziny. I jak się czyta coś takiego, to też jest dźwięk. To też melodia przekazuje, to też przekazuje to, co idzie z twoich strun od serca. Więc w Czarnym Romanie jest dźwięk, powiedziałbym tak. Zwłaszcza, że jeśli mówimy o słowie, to słowo zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się beletrystyka, kiedy my piszemy fikcję. Kiedy my piszemy tekst, który jest odczytywany. Tak naprawdę jeszcze do niedawna w Zaiksie zastrzegano tylko dialogi. Dlatego dokumentaliści mieli przestranę, bo nie mogli pójść do Zaiksu i powiedzieć, że tak. To nawet nie wiedziałam, że było rozgraniczenie. Ale to już się zmieniło? Zmieniło się. Bo pozostało kilka innych chroniących nas instytucji. Natomiast trochę się też trudno dziwić. W każdym razie zrozumiałem, że opowiedzieć całego Czarnego Romana można słowem. Mm-hmm. A potem zrobić z tego audiobook. Bo co innego jest audioserial. Mm-hmm. To Amerykanie wymyślili. I Michał Marczak, który mnie... nakłonił do tego, żebyśmy to zrobili razem i przyprowadził też załogę, z którą wiedział, co chce zrobić. To pierwsze, co zrobił, to pokazał mi, jak robią to Amerykanie. Bo wiecie, w tych naszych działaniach nie można być dyletantem i lajkonikiem, bo to wychodzi zawsze. Trzeba być przygotowanym. I on przyniósł i słuchaliśmy największych amerykańskich audioserii dokumentalnych. No to moim zdaniem wyszło wam bardzo dobrze, bo cała historia jest poprowadzona w taki sposób, że się fajnie rozwija z odcinka na odcinek i widać ten zamysł. To się sprawdziło. Także tutaj ta praca przez was jest na pewno zrobiona. Nieopowiedziane. I historia nie jest do końca zgłębiona. Ja w ogóle powiem szczerze, że w pewnym momencie uzmysłowiłem sobie, że zostałem wybrany. To nie ja wybrałem Czarnego Romana, to Czarny Roman wybrał mnie.
Właśnie kim on był dla ciebie, bo wspomniałeś, że pełnił taką trochę funkcję łącznika z innym wymiarem, ale no, właśnie odbiorów jego osoby jest mnóstwo. Tyle, ile osób, na które wpadł. Tak, tak. Od szatana po filozofa, po właśnie oświeconego wariata. Tak, milion rzeczy. A ty jaki miałeś, jaką miałeś z nim relację? Jak go poznałem wtedy, kiedy robiłem swój film Wolność jest darem Boga i żyłem wśród heroinistów warszawskich na skłocie przy Foxel 13, był osobą, którą szybko wytłumaczyli mi ci moi bohaterowie i przyjaciele, i nie wiem jak ich jeszcze nazwać, stado szczurów miejskich, że on im pomaga. Że to, co on drze się, i co on tu odstawia, i co się przebiera, to jest po prostu jego lifestyle, jego postawa, jego jakaś ekspresja wręcz niemalże teatralna. On gra jakiś swój spektakl po prostu. I my jesteśmy tego uczestnikami, mało tego, publicznością. Czasami nas zaprasza na scenę, wtedy nam opowiada te straszne rzeczy, albo bardzo piękne, które później pamiętali ludzie, jak się mają odżywiać. Tak, tak. Jakie ćwiczenia wykonywać. I ja byłem takim odbiorcą tego, co było dla wszystkich przez długi czas. Mało tego, wśród moich bohaterów ulicznych, bo uliczny dokumentalizm był dla mnie jakby tą najważniejszą częścią tego mojego dokumentalnego świata. Bo ja po prostu chodziłem ulicami i nagrywałem to, co się przydarzało. Najpierw jeszcze na kamerce. Sony X90 to legenda, jeśli chodzi o to, co można było zrobić za pomocą mini DV. Jeden z nielicznych prawdziwych handycamów, który trzymał po prostu taki obrazek i robił takie rzeczy. I ja po prostu chodziłem po ulicach, to nagrywałem, bo byłem mocno zmęczony tym show biznesem. Czy jak to nie nazwać? No nie nazwałem tego show biznesem, ale pracą przy trzech programach w telewizji. Mhm. Ja przez nie wiem ile lat miałem 4 godziny na sen, a w ciągu tych 4 godzin czasami też z tego snu rezygnowałem, a i tak musiałem od rana zaczynać dalej. Więc często uciekałem w miasto z kamerą i nagrywałem. Co się tam dało, to nagrywałem. No i jak później wymyśliłem te miasta w komie i komórkę, no to już po prostu rzeczywiście to leciało tak, że to już, ja to mam do dziś. No to mam do dziś, robię Łochów w komie, Lidzbark w komie, zaraz zrobię coś znowu w komie. Tak, w ogóle do tej... To też flagowy projekt. Do tej sfery tego projektów miasta w komie bym jeszcze wróciła później. Bo ja mówię skąd, kim jest dla mnie Czarny Roman, dlatego, że on był jednym z bohaterów ulicy miasta Warszawa. Ja takich bohaterów nagrywałem dosyć sporo. To byli tacy unikalni ludzie, którzy wnosili właśnie ten swój spektakl uliczny. To była babcia Marysia, która śpiewała lwowskie, dziadowskie pieśni, a była niewidomą babcią, która zbierała pieniądze i nagle się okazywało, że ona ma jakiegoś w ogóle opiekuna. Ten opiekun, którego znam do dziś, jeździ, w ogóle dostał mieszkanie na nią, robi się i takich postaci zatraconych i niezatraconych, ale dla których ulica była bardziej domem niż inny dom. Ja po prostu nagrywałem całą masę i do dziś nagrywam. Powiem wam, że wczoraj nagrałem, mieliśmy taki spacer z moją dziewczyną Patrycją, poszliśmy sobie w ogóle w Warszawę, skończyliśmy zajebiście w Spatifie w ogóle, bo cudownie. A po drodze spotkałem gościa, którego już parę razy widziałem i mówię, ty, a co ty tam robisz i tego? I zaczęła się taka gadka. No powiedział, że nie z rampa, że on wali amfę, ale też maluje spreje, robi gdzieś tam, co on idzie, całkiem się wyrabia, wygląda ten. Widziałem, że zaczepia wiele ludzi tam na tym. To już jest kolejny człowiek, który dalej będzie tą balladę uliczną ciągnął. Tak, bo to jest coś, co robię tyle lat i mam nadzieję zrobić o tym film. Czarny Roman był tą postacią wśród uliczników, która była postacią szczególną. Ale ponieważ robiłem już wiele nieoczywistych bohaterów, bohater nieoczywisty to jest taki bohater, który nie wiesz ani czy jest dobry, ani czy jest zły, ani czy on jest popierdolony, ani czy można go słuchać i wiedzieć, że to, co on mówi, przekraczał wymiary poezji na najwyższym stopniu. I jak pokażesz bohatera nieoczywistego ludziom, to najczęściej za takim bohaterem z mojego 30-letniego doświadczenia dokumentalnego stoi jakaś lipna tajemnica, której on nie chce wyznać, żeby nie wyszło na jaw, że on jest po prostu popierdoleńcem, nie? No.
I zacząłeś szperać za tą tajemnicą w czarnym romanie. Otóż powiem wam, zrobiłem na przykład wiele dokumentów ulicznych o takich postaciach jak Paweł Krzesło. Mm-hmm. Perkusista. Tak, on Krzesło, na dołku. Na patelni. Na patelni, tak. Na patelni. No i chodziłem za nim już, ten dokument, to nakręciłem ponad 10 lat temu o nim. Ponad 10 lat temu. I to było takie w ogóle... Wow. I też nie wiedziałem, co ja mogę o nim powiedzieć. Czy on gra, czy on nie gra? Co się za tym kryje? I czasami jest tak, że te tajemnice nie są tak fenomenalne. I ja bym długo też był takim słuchaczem o arcykurwie mordercy Czarnego Romana i wszystkich innych różnych ludzi, którzy coś tam mają do wniesienia lub nie, gdyby on nie przemówił do mnie prawdziwym, takim apostolskim jakimś przekazem dezyderaty. To jest takie, przez to rozumiem, że on, jemu się nagle włączało coś takiego, że przestał na mnie krzyczeć, zaczął do mnie mówić. Zaczął do mnie mówić, mi nauczać. O, dlatego mówię. A te nauczanie było takie trochę do mnie, a trochę do świata, dlatego porównuję to do biblijnych dezyderat, gdzie się właśnie mówi, a miłość przyniesie wam to i tamto, jeśli będziecie jeść ryż z wysokich gór dotlenionych. No to jest mniej więcej to, co on mógł powiedzieć, nie? Mhm. Tylko, że ja te wykłady zaczynałem zapisywać. Te wykłady zdarzały się zawsze przez przypadek. Ja nigdy nie wiedziałem, czy on mi wyskoczy zza rogu, czy skądś. I po prostu jak wyskakiwał, to ja zawsze patrzyłem na jego nastrój, na coś tam i wielokrotnie udawało mi się go zatrzymać w tym jego pędzie i wtedy odebrać to, co on mi chciał powiedzieć. Ja mam nagranych takich dezyderat dosyć sporo. To są rzeczy, które chcę przełożyć na tą książkę i przełożyć na tą drugą część słuchowiska, w której odkryte zostanie to, co najważniejsze. Są tajemnice, które się banalizują po odkryciu i są takie, które dopiero dają pełen sens i światło. Jest taka tajemnica w nim samym, kim był arcykurwa morderca i dlaczego arcykurwa morderca naznaczył go tak, że on całe życie nas przed nimi ostrzegał. Każdego dnia wielokrotnie, że on idzie od Wilanowa i on ma świadomość palenia i mordu. Co on zrobił, ten arcykurwa morderca? Tak. Że Czarny Roman chciał wykopywać jego ciało z grobu i chodził na cmentarz na Wilanowie, ten, o którym on mówił. Jego grabarze już znali, że on przychodzi i on mówi, że on zaraz będzie to wykopywał. Więc jeśli pod bohaterem tak abstrakcyjnym, jakim on był, bo za co go ludzie, jak on umarł, a byłem przy tej śmierci, to, bo mnie zawołali po prostu ludzie z ulicy, niejaki Rambo, że on umiera. I ja podbiłem tam, gdzie to było, to jest przy zamku Jazdowskim na schodach, w czerwonym takim pawiloniku. Opublikowałem ten post. To było 15 tysięcy ponad zgłoszeń, później szybko. Tak bardzo ludzie byli z nim związani, tak bardzo przeżyli tą śmierć, a jednocześnie praktycznie wszyscy podkreślali to, jakim on był kolorowym ptakiem ulicy, w co on się ubierał, co on mówił i tak dalej. Czyli tak naprawdę dla nich był w pewnym sensie postacią lifestyle'ową. I każdy czuł, że ma z nim jakiś związek, bo to też chyba wynikało z tej ogromnej liczby, że każdy go trochę uważał za swój koloryt swojej Warszawy. Dokładnie tak, dlatego że każda wioska ma takiego swojego, taką swoją postać takiego szaleńca wioskowego. Niektórzy mówią wioskowy głupek, nie? Czasami to jest nawet szaman. A spotykałem takich ludzi w różnych innych miastach, gdzie robiłem swoje dokumenty. Takiego człowieka spotkałem na przykład w Lidzbarku. Chłopaka, który chodził i śpiewał piosenki zespołów, polskich zespołów popowych i rockowych w takim stylu swoim, że robiła się z tego pieśń kościelna niemalże. I on był dla mnie takim narratorem tych zdarzeń, które opisywałem. Jak zrobiłem film o miłości, a on śpiewał piosenkę, której nie rozpoznałem, Zakochany musi grać, zespołu Vox, to nagle stało się
po prostu jakąś teatralną pieśnią, która jakiś głos ateński, to po prostu co ten człowiek, młody chłopak. Tylko że Roman miał też tą legendę. I tę legendę miejską większość nie musiała odkrywać. Wystarczyło, że jakaś żona zabrała mu wszystko, że był cinkciarzem. Jakiegoś węższego grona to docierało. Dlatego, że szybko się zorientowałem, że Roman, pytałem swoich studentów na uniwersytecie, na dziennikarstwie, na dokumentalistyce czasami, czy go znają. I zawsze się wyrywało parę osób, że jak jedli loda na Nowym Świecie, to on na kogoś krzyczał, a to jest ten taki pojebany, co się tak ubiera na koła, co... I już wtedy widziałem tą tendencję do tego, żeby go znać jak najlepiej. Im więcej o nim wiesz, tym bliżej ci do pełnej naturalizacji warszawskiej. Naprawdę. To ja widziałem, jak ludzie, którzy, no, jak jeżeli jesteś z tej wioski, masz tego swojego szaleńca wioskowego i ty go dobrze znasz, i on cię tyle razy tam i jesteś, to wchodzisz w taką wyższą... Znaczy, że jesteś stamtąd. No właśnie tak. Im lepiej go znasz, tym bardziej jesteś stamtąd. Mhm. No Warszawa jest takim krwiopijczym miastem, które po prostu ludzie się naprawdę mocno poświęcają, żeby tu być. Mhm. Widzę to na każdym kroku i to powoduje stres, który przekłada się na to, że no nie wiem, ja się wychowałem w tym mieście i myśmy siedzieli na ławkach, trzepakach, boiskach pod blokami. Mieliśmy swoich zajęć, nie wiadomo ile. Mówiono później o nas, że jesteśmy pokoleniem z kluczem na szyi. No tak mniej więcej było. Myśmy dostawali klucz od rodziców. Każdy, żeby nie zgubić tego klucza, to go miał na szyi, bo jakby nie miał na szyi, to by go zgubił po prostu. No, no i się przychodziło z tym kluczem i tyle. No. A teraz tego nie ma już od dawien dawna, tego życia, ponieważ też niewiele ludzi jest tak naprawdę z Warszawy. No, wiele ludzi po prostu nie wie, jak tu żyć. Nie ma tej przestrzeni. A Roman nam robił po prostu świadomość bycia stąd. My go znamy, to wiemy, kim on jest. I dla mnie Roman był przede wszystkim od momentu, kiedy obdarowywał mnie tymi swoimi wykładami o obżeraniu się. On ciągle na dzień dobry mówił mi, że jestem gruby jak świnia. Urocze. No i rzecz, coś tam mu zawdzięczam, no ale, ale prawda jest taka, że w tym naszym pierwszym czarnym romansie jest dużo powierzchowności. Dlatego, że rzeczywiście moment, w którym rozpoczęliśmy odkrywanie takie głębokie tych wszystkich jego powiązań, tych jego kobiet, był akcją detektywistyczną. Mm-hmm. Nie robiliśmy nic innego niż to, co robią w tych filmach amerykańskich, bo tak dobrze jest po prostu rozwiązać dramaturgię. Nie? Jest ktoś, kto musi odkryć. Natomiast cała ta poetyka jego była zawarta w tych dezyderatach. I one nie poszły jako element pierwszego podejścia. Tak, pierwszego planu. Tylko one zostały w tych tekstach wyselekcjonowane. I ja oporowałem, że dobrze by było, żeby chociaż część tego tekstu poszło słowami Romana, żeby one były kontynuowane przez ten chór. Byłoby tak wtedy, jakby w całości dałoby się to wyczuć. Więc to poszło tak, jak jest. Ale to się też wiąże z tym, że myśmy nie sięgnęli do analizy tych tekstów. Mm-hmm. Więc myśmy opowiedzieli po prostu to, co prozaicznie dotyczy jego życia. I to rzeczywiście jest kaskaderskie wszystko.
i ciekawe już samo w sobie. Tak, ale też właśnie mówisz o tej powierzchowności, a ja miałam wrażenie, że przedstawiając historię, oczywiście tam było dużo takich wątków właśnie detektywistycznych, trochę tak się jak kryminał to leciało, ale przedstawiało historię bardzo ciekawą człowieka i trochę historię, jak każdy z nas może zostać wariatem. To był w pewnym sensie taki też jego wytrych na to, żeby sobie poradzić z tą rzeczywistością, która go spotkała, z tymi wszystkimi historiami. I to też pięknie pokazuje, jak on postanowił w momencie jakiegoś takiego swojego załamania stwierdzić, że to teraz jestem artystą, tak? Powiem wam, że jego koledzy gangsterzy domniemywali niektórzy, że on w ten sposób uratował się przed śmiercią, przed likwidacją, przed tym, że go nie zabili. Mm-hmm. Że uratował się udając wariata. Okay. I oni wielokrotnie próbowali udowadniać, że jak oni z nim są, to on inaczej gada, że jak oni i tak dalej, to są bardzo bystrzy ludzie. Trzeba było się z tym zdaniem liczyć. Natomiast tak czy inaczej to wariactwo uratowało go jeszcze w inny sposób. Ono uczyniło z niego i artystę, i bohatera miejskiego. Postać w zupełnie innym wymiarze niż wcześniej przebywał. I gdyby on został tylko tym wieśkiem, którym był wcześniej, tym wieśniakiem, jak mówili, na niego wołali, bo miał taki pseudonim wśród cinkciarzy, to on by był sobie tam gdzieś krążył, jeszcze gdzieś po jakichś kazamatach i by po prostu został zapomniany, by odszedł. A dopiero to, że stał się takim człowiekiem i że została o nim stworzona historia, jakoś opowiedziana, jakoś wypowiedziana, to dopiero to stworzyło z niego postać już niezatapialną. Mm-hmm. Bo powinien taką postacią mm-hmm. być. Dlatego, że on będąc śmiałym gangsterem, śmiałym kozakiem, po prostu tak bardzo śmiałym, że już za swego czasu robił za legendę, ale w określonym świadku. Kiedy się przewinął na drugą stronę, z całą tą swoją wybujałość i całą tą swoją ekstremum emocji i wyobraźni przełożył na performance. Słowny i kostiumowy. Kończąc to, ten obraz, kim on był dla mnie i dlaczego ja zostałem w służbie tej historii. Bo to, że on mnie wybrał, to już sobie uświadomiłem po wielu latach zresztą. Ale to, że ja służę tej historii. Wiecie, ludzie w życiu mają okazję stworzyć jakieś dzieło. Jak się już bierze za te materię. To jest tak jak w sporcie. No, trzeba pojechać na te zawody. No, czy tam, to jest krzywdzące dla sztuki, że ja ją porównuję czasem do sportu, ale to te czasy. W tych czasach trzeba wygrywać zawody i tak dalej. Mi się tam coś, parę takich rzeczy udało zrobić, które uważam, że służą ludziom, ale ta historia jest jedną z najważniejszych. Ta historia jest jedną z najważniejszych, bo ona jest o wielu bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, ona jest o miłości. Tego tematu nie da się zajechać. A to jest o takiej miłości w wielu warstwach. Dzikiej, strasznej, wyzwalające instynkty, niszczącej rodziny, niosącej nostalgię, rock'n'rollowej, bandyckiej. Pamiętam, jak był wielki problem, kiedy Michał podszedł do mnie i mówi, że on chyba nie może tego dalej robić. Ja mówię, dlaczego? Mówi, no bo on był chujem. No. On lał kobiety. No i teraz weź to roztrząśnij. No. Mhm. Znaczy my jesteśmy arcyksięciem, kapłanem, co będzie się brał za bary ze złem i dobrem. Jesteśmy dokumentalistami. My ludziom nie możemy mówić, co jest dobre, a co jest złe. My możemy tylko i wyłącznie wyraziście naświetlić postać.
Robi się filmy o Hitlerach, robi się filmy o Mansonach, robi się filmy nie wiadomo czym i opowieści. I czasami ja też zapytam się, dlaczego właśnie o nim. Bo największą karą jest być zapomnianym, prawda? Dla tych wielkich postaci. Tutaj mi się wydaje, że jest jeszcze jedna kwestia ważna, żeby tworząc taki dokument, nie, na przykład nie zrobić jednak zbyt laurki o postaci, bo tu wydaje mi się, że to jest ten stres, że czy się uda wyważyć tą realną postać pod kątem dokumentu z tym, co byśmy chcieli, jakbyśmy chcieli, żeby ona jednak... Tak. Mogliście zamieść ten temat pod dywan i nie wspominać o tym, żeby... Troszkę wyidealizować o, bo postać. Bo właśnie, tak. Czarny Roman był taki To też jest wspaniały. W rękach dokumentalisty jednak... A jednak można tego po nie to sięgnąć. Tak. I to właśnie też nadaje barw tej całej historii, tej stworzonej przez was, tak? Daje jeszcze szerszego spektrum w ogóle. No. Tak. Wiecie, w tym konsumpcyjnym świecie, w jakim żyjemy, w jakim utknęliśmy, wszystko najlepiej uczesać, bo wtedy to się daje zjeść. I ta poprawność obyczajowa, w której żyjemy dzisiaj, jest kastracyjna. Ja powiem wam krótką akcję. Wczoraj byliśmy na Powązkach. Pojechaliśmy na te Powązki. Było już ciemno. Ale żeśmy tam weszli. Spytaliśmy się pana od zniczy, czy będą zamykane o 20, tak jak jest napisane. Spytaliśmy się dwójkę policjantów, czy zamykane. Wszyscy powiedzieli, że raczej później, raczej to będzie kiedyś. No i weszliśmy i okazało się, jak już żeśmy poszli do Maklakiewicza i wszystkich, których kochamy, zapaliliśmy te znicze, że idziemy, a brama zamknięta, a tam druga zamknięta, trzecia zamknięta i czwarta zamknięta. I ja już tak kiedyś miałem. Spędziłem... Dziady na cmentarzu. Kilka godzin na cmentarzu z kolegą w mrozie. Na szczęście byliśmy trzeźwi. Zobaczyliśmy wszystkie możliwe mury. To są bardzo wysokie. Nie znam ludzi, którzy by się zdecydowali z tego skakać. I odkryliśmy wtedy takie przejście przez cmentarz żydowski. Na cmentarzu żydowskim od strony Powązek, od drugiej strony jest tak strasznie i tak strasznie w nocy, bo tam jest po prostu tak, jakby przyszedł diabeł i to pozamiatał wszystko. Tam nie ma ludzkiej ręki, nikt nic nie zrobił. No i trzeba było iść tym gzymsem na drugą stronę i dopiero znaleźć trochę mniejszy murek, bo cmentarz żydowski ma mniejszy murek, żeby można było z tego murku skoczyć. No i wczoraj pod tą bramą okazało się, że nie jesteśmy sami. Jest nas więcej, tych, co się zamknęli w środku. Aha. No i tutaj była taka psychodrama, że było nas cztery pary. Każda z tych par miała inny model radzenia sobie z tą sytuacją. Była para korporacyjna, która po prostu cały czas domagała się, że natychmiast straż miejską. Ktoś ma otworzyć. Policja, bo wszyscy mają. Ja im wyjaśniłem, że to 2-3 godziny będą tu sterczeć, jeśli chcą tą policję. Byli młodzi, tacy bardzo młodzi, którzy natychmiast powiedzieli, że tu skoczą, tam wyskoczą, tu wpadli w konflikt między sobą i tak dalej. Wszyscy byli chłopak, dziewczyna. Pary były mieszane. No i w końcu zaproponowałem im rozwiązanie żydowskie i że ja ich tam zabiorę. No i wiecie, poszliśmy razem wszyscy na to żydowskie. Jedni byli z psem, więc jeszcze tego psa trzeba było górą przerzucić. Tak. I mimo to na taki spory trzeba było się więc trzeba było wciągać niektórych, zrobić. Ja zdecydowałem się w końcu wbić tam po nagrobkach. Wbiłem się na te krzyżyki i wyskoczyłem. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że widziałem, na jakim stopniu konsumpcyjności jesteśmy. Ile ludzi potrafi wyjść poza schemat, poza margines, nawet żeby się ratować swój czas, ale przede wszystkim pokazać, że jak się coś stanie, to my będziemy w stanie coś wymyślić, wykombinować. Kiedyś podobno Polacy byli znani z tego, że robią takie rzeczy, że ten. I myśmy zdali ten egzamin. I jak żeśmy już znaleźli się wszyscy po drugiej stronie murku, to ja widziałem, że ci ludzie się tak cieszą tym, że zrobiliśmy coś takiego, co Roman robił każdego dnia po 100 razy. Nie? On nam pokazywał, że my nie musimy być... W schematach. Tak. Nie musimy być z supermarketu. Obudźmy się. On nas wszystkich budził po prostu. Dlatego Roman był moim nauczycielem. Taka jest prosta odpowiedź. To, co zrozumiałem po czasie. Nie tylko tego, co mam jeść, jak mam reagować, ale za każdym razem, kiedy mówił mi te okropnie sprośne rzeczy, kiedy byłem z kobietą, to on mi też jakby pogłębiał jakieś otwarcie czegoś, nad czym ja się muszę skonfrontować. No. Jak mnie dorwał z matkami koleżanek mojej córki, bo zawsze na otwarcie roku chodziliśmy do Sowy,
na Chmielnej, żeby się nawpierdzielać tych i dzieciom zatkać lodami obleśnymi twarze. I to było takie, że i tak wszyscy chcieli to robić, wiadomo, jest tradycja, no ja też się chciałem poczuć w gronie normalnych. I wszedłem z córką, córka też. I pamiętam, tak siedzimy taką grupą na takim tarasie, 1 września, ciepło, siedzimy wszyscy, patrzymy się na tą Chmielną. No i to takie normalne kobiety, no. Gotujące obiady, czekające na mężów. Siedzą i tak ciągają te lody. No raczej nie bardzo mamy o czym rozmawiać, no to tak patrzymy na te dzieci i wyskakuje nagle czarny Roman i mówi: ale świnie żeś przyprowadził. Jakie świnie okropne. Jak one wyglądają. Co ty z nimi robisz? No. Ja wtedy właśnie chyba próbowałem o 5 zł dać, czy w ogóle coś pomyśliłem. Go uciszałem. Te baby nie mogły się podnieść, kurde, w ogóle. Biedne, skatowane. Te dzieci to już w ogóle zdrętwiały. I ja w tym momencie zawsze... Znaczy on to naprawdę tak pożytecznego dla miasta szaleńca. Ze świeczką szukać, no. Jeszcze takiego, który... Sam sobie to życie organizował. Przecież na całej Chmielnej wiedzieli, że on chrapie, bo on tak chrapał, że jakby no, ludzie nie mogli spać. Nie? Nawet ja pamiętam, mnie zaprowadzili, żebym posłuchał, że on tutaj ten... Nagraj choć. No. I on no, po prostu był to, wiecie, był też przykładem prawdziwie wolnego człowieka. Tak. I to też chyba wszystkich też przyciągało tak bardzo. Jakkolwiek trudna ta wolność by nie była jednocześnie, ale... Tak. Ale też, tak jak właśnie podkreślałeś, że on był taką trochę wizytówką miasta, trochę właśnie takim wiejskim głupkiem bardzo potrzebnym. I też ta Warszawa za jego czasów była zupełnie innym miastem. I ten moment przejścia z Wiesława Polkowskiego w Czarnego Romana zbiegł się trochę z takim momentem też zmiany bardzo dużej systemowo, samego miasta. Epokowej też. I myślę, że on też mógł poczuć tę misję, żeby budzić tych ludzi z tego, co widział, co się dzieje na jego oczach. Ale też jak właśnie, bo tutaj z kolei chcę wrócić do tego wątku też twojego pojmowania miast i szperania w miastach. Jak właśnie dla ciebie, czym jest miasto i czym jest Warszawa w takim sensie tworu? No, ponieważ pamiętam ją jeszcze z czasów, kiedy nie było monitoringu. Ja w ogóle się wychowałem za komuny. Ja miałem 20 lat, jak komuna padła. A potem też była dalej komuna, tylko taka śmieszna, kombojska. Mało kto pamięta, że wszyscy udawali filmy amerykańskie. Polska muzyka rockowa z lat 90. to tak w 80% to było udawanie amerykańskiego rocka. W mniejszy lub lepszy sposób i innych takich rzeczy. Ale była dzicz. I była wolność na ulicy. I ulica była barwna. Było mnóstwo muzyki, performowania. Tych, co im wyszło i nie wyszło. Wszyscy gdzieś coś z tą ulicą dalej jeszcze robili. Była żywa. Nagrywanie tego było nieprawdopodobne, bo lata 90. to było... To dla dokumentalisty to był po prostu... To był raj, no. To było co robić, było co pokazywać. Teraz to wszystko już jest eurostandard. W gruncie rzeczy jest w większości... Global standard wręcz. No. Nuda, nie? Jest po prostu totalna nuda. I pamiętam, no na przykład ja prawie wszystkie weekendy spędzałem na Stadionie Dziesięciolecia. Po pierwsze chodziłem kupować tam płyty. Te takie nawet najbardziej awangardowe. A chyba taki najważniejszy mój cel to było doświadczenie egzotyki. Tego nam zawsze brakowało w życiu. A tutaj chłopaki z Kamerunu gotują jakieś papki. W niedzielę o 13 zawsze był taki taki moment. No bo w ogóle było z czym żyć, no bo ja na stadionie mogłem po prostu żyć, no to mogłem sobie otworzyć coś, jakieś biuro na stadionie, czy nie, studio w ogóle, czy coś takiego. Pasowałbyś tam. No ja tam, przecież ja tam zrobiłem teledysk, który nie wyszedł, dla Tedego,
do piosenki To ty jesteś do Police, legendarny, gdzie amerykańskich ulicznych gangsterów grali chłopaki właśnie z Kamerunu. Moi znajomi, co sprzedawali ciuchy metkowane. Jezus, co to był za czas. Jak mnie zabierali na dyskotekę do Tygmontu, to ja tam dopiero widziałem głód egzotyki u polskich dziewczyn z przedmieść Warszawy. One się nie wstydziły za trzy, wisząc na nim, naraz. A on jeszcze otwierał, przepraszam, telefon i mówił, cześć kochanie, zaraz będę. Ja to wszystko mówię, nie, to jest niemożliwe. No więc tam na stadionie żyłem w różnych tych i przede wszystkim, wiecie co, ja nie wiem, jak mi się urodził ten uliczny dokumentalizm tak zupełnie do końca, ale jak tylko dostałem pierwszą kamerę, z telewizji mi dali, żebym filmował trupy. Na przykład jak kogoś zastrzelą, to ja wtedy na motor i jadę filmować trupa. Albo jak utonął w jakimś kanałku. Pamiętam, że raz mi wysłali na taki temat. No bez kitu. I wiedziałam, że to jeden człowiek opędza wszystkie takie. Nie, to więcej. Każdy chce trupy filmować, bo jest dużo kasy za to. Okay. Jeszcze do tego później wymyślili motory. Wiecie, najlepsze trupy są codziennie z wypadków. Mm. Tylko musi być świeży trup. Musisz przejechać przed policją. Więc wtedy... I miałem takiego kolegę, bo ja odmówiłem od razu. Ja pojechałem raz, zobaczyłem faceta, jak płynie w kanałku tu na Wilanowie i powiedziałem, nie, to ja dziękuję. Ale jakimś trafem kamerę mi zostawili. I to był Canon XL1, taki zajebisty, a druga była ta Sony 900. Ja po prostu kręciłem sobie programy do tego. Ja nie wiem, miałem szczęścia kupę. I po prostu zauważyłem tą ulicę. I to wszystko już mnie tak ciągnęło w tą stronę. A potem się okazało, nie wiem, czy to nie było też związane z tym, że pierwszy film, który zrobiłem, to był film, który, chyba to się zaczęło wtedy, pod Pałacem Kultury była taka knajpa Prawdata. Mówili na to worki, bo była obłożona workami, to były szalety przy Emilii Plater, obłożone workami, jak było zagrożenie powodziowe. I te worki potem zabrali, zrobili takie murki z tych worków i tam rządziła stara pankowa załoga. Założył to niejaki Guła, który był tym szefem tej Prawdaty, który teraz tam od lat na Warmii zarządza. No i myśmy tam siedzieli po prostu cały czas. No, te takie panki rockowce, odlotowce. Ja tam zrobiłem swój pierwszy film, który się nazywał On powiedział ni chuja. O głuchoniemym pankowcu, który napisał piosenkę, którą myśmy śpiewali na tych workach. O zawiedzionej miłości. Tekst miała ni chuja, ni chuja, ni chuja, a na imię miałaś właśnie ni chuja. No i jakby to był nasz protest song, jak tylko uznaliśmy, że trzeba ją zaśpiewać, że to było kilkanaście razy na dzień, no to żeśmy wstawali i na cały ryj, cały ten bar Darryja, a ludzie przechodzący obok doznawali tego, co Czarny Roman robił ludziom na ulicy. No, to nam pasowało. I ja już wtedy zacząłem pracować w Kurierze Warszawskim w telewizji po powrocie po 6 latach z Amsterdamu. I każdy wieczór spędzałem właśnie wśród moich przyjaciół na Prawdacie. No i w końcu stwierdziliśmy, że robimy film. No dobra, ale jak zwykle o czym? To jest bardzo ważna jedna kwestia. O czym? No to, że ni chuja już wiemy, że będziemy śpiewać, w ogóle wszystko będzie, wszystko jest takie kolorowe. No ale o czym? No ja wtedy pomyślałem, że rzeczywiście był głuchoniemy pankowiec między nami. Chłopak z jakichś bidulów, domu dziecka, piękny. Wyglądał jak Jarocin, po prostu taki klasyczny, prawdziwy. Tylko, że był głuchoniemy, nic nie mówił. Tak samo jak my, pił te wina, robił się na małpę, odlatywał i tak dalej. I był zżyty z nami. Ja pomyślałem sobie, że skoro ta piosenka istnieje, to może on po prostu ją napisał. I stworzyłem taką mistyfikację, że ludzie mówią o tym, jak on tą piosenkę stworzył. Ci moi koledzy punki. I co ona znaczy w ogóle? I dlaczego to się wydarzyło? No. I tak powstał ten mój pierwszy film. I to już było takie bycie w mieście. Potem następny był o parkingowcu, który brał klucze od samochodów i wkładał lewe kwitki wszystkim. Potem było Pawle Krzesło. Potem ja w pewnym momencie sobie zdałem sprawę z tego, że pracując w tej telewizji na Jasnej, w tym hotelu Warszawa, tam do dziś jest, przecież tam robią wiadomości, panoramy, Teleekspresy i inne.
A ja robię Kurier Warszawski i jestem z tego dumny do dziś. Dlatego, że tam się nauczyłem przede wszystkim szybkiego, treściwego i takiego esencjonalnego wyrażania się poprzez news. Mm-hmm. Nie wiem, czy wiecie, Federico Fellini był też newsowym dziennikarzem włoskim. I to jest coś takiego, że to tak dużo uczy, czytałem jego dzienniki, opowiadania, to tak dużo uczy, kiedy musisz dziennie zrobić jedną, dwie, a czasem więcej opowieści, w których masz wyrazić wszystko w sentencji, masz to szybko napisać, szybko zmontować, ciekawie zrobić zdjęcia, wyraziście. To są takie... No nie nazwałbym tego fast foodem, ale to są takie po prostu taka nauka maksymalnego, szybkiego i takiego błyskotliwego wyrażania. Dobre łapanie warsztatu takiego. Bardzo dobre. Bardzo dobre powiem. Do dziś nie mam problemu, bo zawsze trzeba było pisać tekst na szybko, nie? To ja te ofy, co my robimy, to przecież ich nigdy nie sprawdzam. Ja piszę to od razu, raz, dwa, trzy, cztery i to nagrywam. Poszło. Nie? Bo to mnie nauczyli, że to nie ma czasu na myślenie. To jest robienie, tworzenie jest teraz. Nie tam będziemy się zastanawiać 10 godzin, czy 5 i potem sprawdzać, czy to dobre, czy niedobre, bo tak to się robi. No więc zrobiłem jeden, drugi, trzeci, potem się zorientowałem, miałem tam taki słynny pokój 432, gdzie wszyscy hip-hopowcy, rockowcy, bo ja tam robiłem program hip-hopowy, w tym moim pokoju byli. Ja wszystkie swoje pierwsze filmy zrobiłem w okolicy hotelu Warszawa. Wszystko, wychodziłem z tego, brałem kamerę, szedłem i tam już nagrywam, albo tam, albo tam. I ja dopiero potem się zorientowałem. No i ten mój film o narkomanach też powstał przecież z 300-400 metrów od hotelu Warszawa. No, no tak. Więc to wszystko się tak... Ukorzeniłeś się w tym rewirze. I jak kończyłem, skończyłem ten film swój o narkomanach na Foxal i jeszcze wtedy robiłem teledyski hip-hopowe, i jeden z ostatnich, kiedy już hip-hop przechodził w fazę rozrywkową, już nie walczyli z policją i no zauważcie, czy gdzieś jeszcze na murach widać napis HWDP? No jeszcze są, ale pytanie jest kiedy. Tak. Ale kiedyś to miasto było wytatuowane tym wszystkim. Ja zrobiłem taki film o HWDP właśnie, gdzie to się wszystko działo. Więc i w pewnym momencie robiłem ostatni teledysk dla DJ-a 600 V, bo ja robiłem właśnie jemu chyba z 5 klipów i jest góralem i się on nazywał Wychylylybymy. Mhm. Więc jak już zrobiłem wcześniej Tedemu i Voltowi TDS Mercedes 600, gdzie był refren T-D-S- do 6 rano nie możemy przestać, jest imprezka, a potem ten Wychylylybymy, to ja w końcu zapytałem, to o czym my to robimy? To jest to, o czym my mamy to robić? No i oczywiście jeszcze miałem problemy zdrowotne po tym filmie i tak dalej, ale stanąłem na nogi po tym filmie, a ta uliczna dokumentalistyka w głowie i w sercu została. Ja się po prostu odnalazłem, żeby to robić. Ja wiedziałem, że to jest to, co ja naprawdę chcę robić, umiem podchodzić do ludzi. Ja teraz na zajęciach z moimi studentami im opowiadam, jak to się robi i uczę ich takiego po prostu podejścia do człowieka, którego się nie zna i którego trzeba przekonać do tego, żeby on ci coś powiedział do kamery. Mm-hmm. Tylko ja miałem to szczęście, że jak na tym teledysku Wychylylybymy, Sebastian Imbierowicz, DJ 600 V, złapał mi kamerę, tą Sony 900, coś nie wiem po co nią złapał i upierdolił mi te LCD. I okazało się, że koszt kamery jest wiele niższy niż wsadzenie tego LCD. A ja już nie bardzo byłem w kondycji finansowej po tym filmie i nie mogłem sobie od tak po prostu zakupić. To pamiętam, dostałem komórkę z kamerą. Wtedy sobie pomyślałem, aha. I zrobiłem takie nagranie, jak moi rodzice siedzą w domu, a ja im mówię, że będą dziadkami. I się tak przyczaiłem z tą komórką i oni nic nie skumali, nie? I jest takie nagranie, że w ogóle to jest prawdziwy dokument, nie? Ja już wtedy sobie zdałem sprawę, że film dokumentalny jest w totalnym kryzysie i dokumentalizm w ogóle, ponieważ ludzie niestety zrealizowali ten testament Kieślowskiego, czyli że telewizja zabije film, że się zaczęli zachowywać tak jak w telewizji. Bo jak jest kamera, to cię ktoś nagrywa, to jest w telewizji, nie? Mm-hmm.
A jeszcze do tego, że wystąpisz w tej telewizji. Tutaj dochodzi jeszcze ten koszmar Warhola, że każdy kiedyś wystąpi, nie? Każdy kiedyś będzie sławny. No co to dzisiaj znaczy być sławnym? Co się za tym wszystkim kryje? Najlepiej być głupkiem i bezczelnym jakimś typem. Ale tak czy inaczej, te komórki nas uratowały. Za całą... Ja miałem w pewnym momencie około 20, słuchajcie, ludzi w tej grupie dokumentalnej. Każdy kręcił. I wszystko to szło w telewizji. To jest jakiś odlot, żebyśmy zrobili w Polsce pierwszy program telewizyjny na świecie nakręcony telefonem komórkowym. Mhm. I wszystko tylko dlatego, że miałem tą komórkę, nagrałem tych starych, a potem było kolegium i na tym kolegium ludzie mówili, co oni by chcieli zrobić. I taki jeden stary facet chciał się zaimponować dyrektorce i powiedział, że teraz to jest tylko jeden kierunek. Teraz to się kręci komórką. To ja nakręcę tą komórką. Dajcie mi, ja nakręcę. I tak powstało Miasto w Komie. I tak żeśmy robili po prostu przez 5 czy 6 lat, dopóki nie przyszedł dyrektor z Ligi Polskich Rodzin i mnie zlikwidował, bo nie było to coś, co jego interesowało. Bo pewnie byśmy to robili jeszcze długo. Bo to jest największa rozkosz, jaką można sobie zapewnić. Wsadzasz do kieszeni całe twoje kino. Idziesz w jakieś miejsce. Ta dyskrecja w tym tak. Jest też dodatkowe rzeczy ci umożliwia. Pod tym kątem. I też łapanie sytuacji, bo z całym setem filmowym trzeba się rozstawić. Tak. Wszystko to przewieźć. Czasami są te ograniczenia, które kosztują cię pewne fragmenty historii. No. Tak. Ja też rozumiem bardzo dobrze. Występowałem w takim filmie o blokach. Nie bez powodu mówię, występowałem. Bo był to film dokumentalny, a właściwie dokumentalna seria. Robił to niejaki Tomek Knittel. To jest syn słynnego Knittla, który zajmował się muzyką eksperymentalną, elektroniczną, razem z Rudnikiem, z paroma takimi, którzy... No elita absolutna. I Tomek zrobił ostatnio film o AKS Zły i takie różne tam rzeczy porobił, ale te bloki, które on wtedy wymyślił, to było coś. To było coś naprawdę. Po prostu zebrał ekipę ludzi, którzy wychowali się w blokach. Takich, którzy dzisiaj coś tam ważniejszego robią i żeśmy opowiadali o tym czy innym. Ja wyszedłem na ten plan, ja patrzę, a tam stoi ekipa chyba z 10 ludzi, przed którą stoję ja. Bohater filmu dokumentalnego. Ten świeci światło, ten patrzy w monitor, tamten robi dźwięk, ten coś tam przystawia, no asystentów na asystentach, ze trzy panie z teczkami, z takimi, wiecie, notebookami, coś i on mi mówi, że fajnie, ja tu idę, ale żebym ja jeszcze przeszedł tak, może tak bym przeszedł, albo tak bym przeszedł, a może byśmy to powtórzyli. Ja mówię, kurwa, ludzie, przecież ja gram w fabule, no przecież to jest normalna sytuacja. Mówię, bohater filmu dokumentalnego nie może się tak czuć. Mm-hmm. No ja to akurat już mam to za sobą, występuję tyle lat, no to ja wiem, że ja to zrobię, ale jakby wstał na moim miejscu człowiek, który ma powiedzieć prawdę, to może mu, kurwa, make-up zróbcie. No przecież jak jeszcze można coś dokleić, nie? Mm-hmm. No a ta nasza komórka była na antypodach tego, tylko tak wykonany obraz, elegancko i ze szykiem, to się daje do Netflixa. I wszyscy się obsrywają, bo to jest ta rzeczywistość wyższego rzędu. Ta podana na lepszej tacy. Estetyka. No wtedy ten świat jest tym, czym jest w kolorowych gazetkach. Dlaczego wszystkie dziewczynki chcą być chude? Dlaczego wszystkie starsze panie chciałyby wyglądać tak, jak te starsze panie z tych gazetek? Dlaczego to wszystko jest takim oszustwem? To tak gniecie ludziom mózgi dramatycznie. A potem pokazujesz dokument, w którym też wszyscy są tacy atrakcyjni. Nie, bo to jest... Jeszcze uwiarygodniasz ten kierunek dla ludzkości. Tak. Mhm. Warto być atrakcyjnym. Mhm. No więc my w komórce robiliśmy ludzi nieatrakcyjnych. Mhm. Pikseloza pierwszych Noki była oszałamiająca. A jednocześnie mam wszystkie modele komórek w gablotce, którymi przechodziliśmy cały szlak bojowy. Ponieważ jak się pojawiała jakaś kolejna Nokia N8, albo N93, albo ten, to ona wnosiła zupełnie inny walor obrazu. To było jak w wideoarcie.
zaczynały się po prostu nowe filtry. Nowe filtry, nowe epoki, tam klatka zmieniali, cuda zmieniali. Tak. My gówno o tym wiedzieliśmy, jeszcze ja to już w ogóle w tym moim humanistycznym old schoolu, ale ci moi, ci wszyscy, co ze mną latali, zwykle młodzież, taka, żeby nie powiedzieć dzieciaki, to po prostu byli ludzie, którzy wiedzieli wszystko o tym tym. I ja mam taki plan wykonania takiego muzeum pikselozy, w którym właśnie w tych gablotach te komórki będą pokazywały, jak rozwijała się estetyka tego właśnie naszego... A szczęście polegało na tym, że myśmy to robili ze świadomością kompozycji, bo ja ich tego wszystkiego uczyłem i wyczulałem ich na to. Ze świadomością też takiego obcowania z bohaterem. Stworzyliśmy nową szkołę w tym mieście w Komie. Stworzyliśmy dwa manifesty, trzeci jeszcze nas czeka, w którym określiliśmy język obrazu, potem gatunek filmowy. Ja już to wszystko robiłem ze świadomością takiej sztuki klasycznej niemalże. Jak pojechałem pierwszy raz, pamiętam, w 2007 roku, w 2006 zrobiliśmy pierwszy film, w 2007 ten program telewizyjny. Wiecie, ile ludzi mi o tym mówiło, co widziało, że to pamiętają. Ja tego nie mogę zostawić, bo to jest ciągle żywe. To jest to, że dzisiaj mamy te, wiecie, i tak naprawdę każdego dnia myślę sobie, skąd wziąć pieniądze na nowy iPhone 14 Max Pro. Bo on kosztuje tak od 8 do 10 tysięcy, nie? Jeśli nie lepiej, no. I codziennie biorę młotek do ręki i chyba się jebnę, no bo jak ja wydam tyle pieniędzy na coś takiego, a jeżdżę samochodem za 5 tysięcy, nie? Ja coś takiego zrobię, a z drugiej strony ja wiem, że on się zwróci. No tak. I to bardzo szybko. No jeśli widzisz w tym narzędzie, to tak podobnie tak. Właśnie poznałem dziewczynę, która kupiła tego typu telefon ze względu na ten skaner do trójwymiarowych modeli, że gdyby chcieć używać samego takiego skanera, wynająć go lub kupić jako niezależne urządzenie, to są takie koszty, że już opłaca ci się nagle zainwestować w taki telefon, pomimo że jest ponad twój poziom życia 100% względnie, ale żebyś mógł się realizować z jakimś rozwijaniem jakiejś dziedziny, to nagle to ma sens. Bolesne jest noszenie czegoś o takiej wartości w kieszeni. To już zaczyna się trochę robić... Ciąży. To już, kurde, wiecie, bo to no, nie można być nieuważnym. Nie? Ja kiedyś wystawiłem swojego iPhone'a tam 8 Plus, bo chciałem koledze pokazać, jak jechałem do Rzeszowa i było takie totalny śnieg i breja, a on na Kanarach mieszka na Teneryfie. Chciałem pokazać, jak jest u nas. I wystawiłem przez okno i zapomniałem, że jedziemy 150 na godzinę. I normalnie wyfrunęło. Wyskoczył z ręki. Wyfrunęło. Wiecie, co ja zrobiłem? Ojej. To było już po 3 godzinach jazdy do tego Rzeszowa. W ciepłym samochodzie, na zewnątrz raczej tragedia. Zacząłem wrzeszczeć na mojego operatora, żeby się zatrzymał natychmiast. W tym miejscu, nieważne gdzie. I wrzeszczałem i on się zatrzymał jakoś... Okazało się, że 300 metrów dalej była tak zwana zatoczka. Mhm. Ja wyskoczyłem z tego samochodu. I tak to jak teraz siedziałem. Szukam. I zapierdalałem pod prąd, kurde, przy barierce, patrząc, czy tam gdzieś on nie leży, czy tam gdzieś on nie leży. Przeleciałem te 300 metrów, zobaczyłem, że leży, przejechany przez 5 tirów, ale ciągle jeszcze kikutek mu wystaje i jakieś sygnały wysyła, więc go zebrałem. I w tym momencie się okazało, że ja rozgrzany z tego samochodu, przy przebiegnięciu tych 300 metrów, dostałem skurczu nóg, upadłem tam. Nie mogłem się przedostać z powrotem do tego samochodu. A iPhone działał jeszcze, słuchajcie, ten telefon jeszcze działał. Kurwa, z tydzień odbierałem telefony. Nie, ale mam go w kablotce schowanego. Historia. Nie, ja nie jestem techno, nie umiem tego wszystkiego rozumieć, ale zrozumiałem jedno, że dzięki temu sprzętowi tych wczesnych 2000-tych myśmy się czuli jak dokumentaliści z epoki lat 60. i 50. Nikt nie myślał, że tym można zrobić coś, co się pokaże w telewizji. Recycle yourself. A na koniec przypominamy, że podcast jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał Happy Freak Friends.